Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Wczoraj powiedziałam Nikoli, że nadejdzie taki moment, że się nie spóźnimy, że nie będzie musiała na nas czekać, ale to jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj opuszczamy nasze pierwsze mieszkanie w Barcelonie, także zwiedzamy jeszcze okolice naszego. Jest to szpital Świętego Pawła. Okej, to nie jest szpital, to jest część uniwersytetu, ale też jest pięknie, naprawdę. A wejście jest gdzieś z tamtej strony. A więc teraz wchodzimy na teren szpitala Świętego Pawła. W ogóle ja cały czas na ten szpital mówię kościół, no bo to jest tak ładne, tak zabytkowe. To nie jest tak, że tutaj były te budynki i zrobili z nich szpital, tylko to tak wyglądało od początku, ten szpital. Masakra, nie? Chyba, że to jest kościół. To akurat chyba jest kościół. No tak, kaplica szpitalna. Dziś od rana rozważam ogolenie głowy na łyso. Jest tak gorąco. A jak zapytałam Nikola, czy może dzisiaj wyskoczymy na plażę, to powiedziała, że no możemy. No, ale nie ma słońca dzisiaj. Taka średnia pogoda, tak dzisiaj? Nie ma słońca. Taka średnia pogoda generalnie. U nas jak jest taka pogoda, to ja rozważam to, żeby w ogóle nie wychodzić, bo jest za gorąco. Ale jaką masz torbę piękną. Piękna Barcelona. Sercowniczka w Barcelonie. I chyba właśnie udało nam się odnaleźć główne wejście do tego szpitala. I wygląda no przeuroczo, monumentalnie strasznie. Właśnie ta wieża, którą widać z naszego balkonu. Naprzeciwko tego pięknego szpitala widać Sagradę, tam wystawia Sagrada Familia. Okazało się, że my mieszkamy zaraz obok właśnie tego głównego wejścia, a zawsze tam szliśmy albo tu wracaliśmy i mijaliśmy tą główną nawę właśnie tego szpitala, więc jesteśmy ciumoki po prostu, bo mieliśmy balkon zaraz obok. Tu jest nasz home sweet home. A tu Nikola idzie zobaczyć jeszcze naszą suszarnię. I żegnamy nasze cudowne mieszkanko. Co prawda nie możemy znaleźć nigdzie kota, który gdzieś się, nie wiem, zawieruszył. Mam nadzieję, że nie wyskoczył gdzieś nie, tutaj. Nie, może go tam, chłopak. No, może ktoś go tam odebrał. Papa, balkoniku, papa, szpitalu. Zmieniamy miejscówkę. Papa, nasza piękna kuchnia, w której rozgotowałem krokiety. Wystarczyło zaszeleścić foliówką. I pojawił się królewicz. Znikąd. Naprawdę. Gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś, gościu? O, się jak skunks wystawiłeś. Ale w żadnym pokoju go nie było. Ej, serio. To ciekawe bardzo. Papa, piękne mieszkanko pod koteczku. Pa, gdzie ty jesteś? Tam jest. Pa. Nasze drugie mieszkanie jest jakieś 10 minut drogi stąd, także za chwilę meldujemy się już w nowym pokoju. Mówiłam wam, że mamy szczęście, w sumie trochę nieświadomie. Znaczy wiedzieliśmy mniej więcej, że w okolicy, ale nie wiedzieliśmy, że aż tak blisko Sagrady będzie to mieszkanie. Więc właśnie tutaj Nikola rzuciła pomysł, żeby ewentualnie, jeżeli tam będzie taki mankament, że nie będzie jakiegoś balkonu, tarasu, wiecie, no to ostatecznie można przecież iść na śniadanie do parku przy Sagrada Familia. I w samych majtach na przykład iść do parku, w klapeczkach i sobie i wcinać parówkę. Jakieś parówki, o. Super. Dzięki Nikola za pomysł i inspirację. Tam już jest Sagrada. Jesteśmy już w naszym kolejnym mieszkanku. Przepięknym. Jest tarasik z innym widoczkiem. Tutaj mamy ogólnie pokój w całym mieszkaniu tylko, ale możemy też tutaj korzystać i korzystamy, bo Nikola, nasza hiszpańska mamusia, przygotowała nam na dzisiaj obiad. Makaron z cukinią, z tuńczykiem. No, także takie popisowe danie. A to gitara. Gitara. I jest szał, po prostu jest szał. Balkonik jest taki przepiękny, uroczy. I tutaj taka mała, ale ruchliwa uliczka. Bardzo sympatyczna. I na dokładkę jeszcze. Przyprawiam. To powinny być w ogóle rybne rolsy na okładce. Tak to wyglądało, a wygląda jak teraz jak jakaś zapiekanka serowa. No, ale lasagne. Podejrzewa, że są pod serem ukryte. Fajne, podoba mi się. Extra. W ogóle to jest coś innego, bo to jest zapiekanka. Taka jak my normalnie robimy, tylko nie z kurczakiem, a z rybą w środku. Jakbyście wrzucili paprykarz szczeciński jakiś do zapiekanki. A to jest hiszpańska czekolada? Tak. No, że jest to napisane. De kawy. De kakao.
To Stadas. To ja myślę, bo to jest od Adas. Z tymi takimi drobinkami DKK. Ojojojojoj. 72% DKKO. Pokażę wam tylko, jak usytuowane jest teraz nasze mieszkanie. Tutaj jest ulica, na której mieszkamy. Zaraz tutaj mamy właśnie w tym bloku mieszkanie. A tu jest Sagrada Familia już. Zobaczcie, jak to jest blisko. Mieszkamy praktycznie przy samej Sagradzie. Więc można sobie rano na śniadanko wyskoczyć, żeby sobie zjeść, napić się kawy pod palmą, pod Sagradą. A teraz idziemy sobie na autobus i jedziemy na plażę. Ewentualnie możemy tu Możemy tu z godzinkę spędzić. Trochę zimno. Trochę zimno dzisiaj, tak. Jak tu jest pięknie. No wiecie, udawaj chociaż, że się jeszcze tym zachwycasz, że to nie jest dla ciebie taki codzienny widok. Ja już też przestałem. Tak. Są to takie plaże, to spoko. Co, mogę sobie taką tapetę na pulpicie ustawić, po co jeździć w takie miejsce? Niestety musimy pożegnać tą piękną plażę. Te piękne plażowiczki. No dobra, idziemy do domku. Ja się bałam, że mam zbyt skąpy strój, ale tutaj nie, tutaj strój przyszedł. Tak, tutaj są ludzie też topless, dziewczyny, także nikomu to jakoś bardzo chyba nie przeszkadzało. Słuchajcie, Nicola nas zostawiła. Ada, zaczynasz panikować już też? Nie. A. Mamy znaleźć sobie jakiś autobus, wrócić do mieszkania, ładnie się przebrać i idziemy na bunkry. No i Ada ładnie zagadała pana kierowca autobusu i teraz wiemy, gdzie jechać. Trafiliśmy tu bez problemu, wystarczyło wpisać adres w Google Maps i od razu wyskoczył autobus, który zaraz podjeżdża. Także tylko zapytałam kierowcy, czy wsiadałam w dobrym kierunku. Boże, jakie mam wory pod oczami. No, niestety za dużo tutaj nie śpimy, po prostu szkoda czasu. No. Ale u nas na przykład w Gdańsku nie pokazuje Google Maps autobus, nie? Tak, właśnie nie wiem, jak czy w innych miastach w Polsce działa, ale jakoś tak zawsze korzystamy z jakiego jeden. A tu wpiszemy w mapę i wszystko. I w ogóle to jest też piękne, że nie musimy jakieś przewodniki, mapy, wszystko, tylko wszystko przy telefonie. To jest bajka. I super. No dobra, i wyszliśmy z domu, idziemy teraz na metro. Jesteśmy przy parku, przy samym już Sagrada Familia. I szukamy stacji metra. Już nie szukamy, bo widzę, że jest na wprost. Także szukamy linii L5 i mamy nadzieję, że wsiądziemy w dobrym kierunku, ale wszystko podróżujemy, więc damy radę. Damy radę. I jakimś cudem udało nam się znaleźć bez Nicoli. To jest wyczyn dla nas. Linię. Ty by nie znalazł. No, jasne, jasne. Za 19 sekund mamy metro. I El Carmel. Super. Na karmelowej stacji wysiadamy i szukamy Nicoli. Ty, Ada, może tu trzeba ściany polizać i zobaczyć, czy karmel. O, karmel. Ja polizę, co? Nie. To, trzymaj. Tak. No, ja muszę zobaczyć, czy to jest karmelowy. To nie jest karmelowe. To może nie tutaj. To nie jest karmelowe. Może źle wysiedliśmy. No boga.
Jeszcze taka drobna anegdotka, bo wczoraj zapomniałam wspomnieć. Jak byliśmy na tapas i zamówiliśmy sangrię, to potem z banku sangrii przyszedł do nas kelner i najpierw trochę po angielsku, później ktoś nas jeszcze po hiszpańsku zagadał i wtedy odkryłam, że Rafał mówi po hiszpańsku, tak, po alkoholu. Ja hablo espanol, ale tylko po alkoholu. Po alkoholu. Tak. Portas, open portas, teleportas. Chodami, okay. Kupujemy jeszcze bilet, tu jest w ogóle najbardziej się opłaca 10 przejazdów, przynajmniej tak jak dla nas. 10 przejazdów można wykorzystać w dwie osoby, no i tak już nam trzeci bilet teraz będzie schodził. To tylko Rafał tak potrafi chyba, wiecie? Ale tak stąd to widać, jakby te schody nie miały końca. Gdybyście widzieli takiego bezdomnego siedzącego na schodach w Hiszpanii, w Barcelonie, to mogę być ja. A później będziesz zjeżdżał w dół? Tu nigdy nie ma schodów tutaj, bardzo... Nie wiem jak masz obok, ale ty kłamiesz. Co? Spójrz obok. Rzeczywiście, to pierwsze ruchome schody w dół, jakie widziałem. Bo masz chyba oczy zamknięte. No okej, okay, widok nie najgorszy przy wyjściu z metra. I jesteśmy już całą ekipą, także będziemy szli porobić sobie jakieś fajne foteczki. Jedna drobna uwaga, śmieszne jest to i fajne, że jak się spotykamy z innymi i na przykład w tej chwili jest jedna osoba, która nie mówi po polsku, wszyscy między sobą rozmawiają po angielsku. Tak, wszyscy po angielsku zgadają, no. Okej, okay, nawet nie wiedziałem, ale my idziemy na autobus. Dobrze, że kupiliśmy ten bilecik. Dobra, jest nasz bus. W ogóle ten autobus podjeżdża pod niezłą górkę, zobaczcie. Pod jakim stopniu musi wjeżdżać. No, po prostu jest odchył niezły tutaj. Nasz kierowca jest jakimś mistrzem świata, chyba wjedzie autobusem pod górę. Dał radę sobie świetnie. Okej, okay, widoki tutaj są obłędne. Ale ja się nie dziwię, że tutaj wszyscy są szczupli w Hiszpanii. Przecież tu są takie góry, to cały czas trzeba gdzieś wchodzić pod takim kątem. No okej, okay, ale chyba warto było się powspinać troszeczkę, skoro mamy taki stąd widok. I ja zacząłem się zachwycać tamtą stroną, a nie zauważyłem, że po drugiej widać jeszcze więcej. Tam gdzieś mniej więcej wczoraj byliśmy przy tym klifie. Perfect place to photo. Okej. No tak. Co ja mam wam powiedzieć? To się nazywa widok na miasto. Jak z tych filmów, naprawdę. O, Sagrada Familia. Bardzo rozsądne miejsce do zrobienia zdjęcia. Nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Ale może nie przeżyć. Tak. Takie ostatnie zdjęcie. Nie wiem, czy tam chyba chcę wchodzić. Tu i tak, tu mi chyba wystarczy. Dobra, ale zanim porobimy sobie piękne zdjęcia z panoramą, to znajdziemy sobie jakieś miejsce na bunkrach, gdzie będziemy mogli zrobić sobie mały piknik. No tak. A, taki sobie widoczek. Masakra. No i co, Dziocha? Może być. Może być. Ewentualnie taki widok może być. Ewentualnie. No to zaczynamy imprezkę. Dobra, zobaczcie co tu się dzieje, to jest po prostu jakaś imprezownia bunkrowa. Pięknie. Tak, i gadaliśmy sobie z dziewczyną, która pochodzi z Cypru. No właśnie, dziewczyna, która pochodzi z Cypru. Greczynka. Cyprynka. Cyprynka. No. Boże, nie skacz, nie skacz. Porozmawiała chwilę z Rafałem i powiedziała. Okej, okay, a tam mieszkamy. Tutaj, tutaj, to jest Sagrada Familia, tam mamy mieszkanko teraz. W tej wieży. W tej wieży mieszkamy sobie. Nikola, nie skacz! Dlaczego? Co dziecha? Tak staramy się uchwycić, jak to jest pięknie, tak. Ale tak ciężkie. Do końca się nie da, więc musicie przyjechać sami. A my tak na zachętę po prostu pokażemy wam kilka widoczków. Ale i tak musicie sami przyjechać, zobaczyć. Właśnie, Barcelona to jest takie piękne miejsce, że przydałoby się, żebyśmy tu pomieszkali trochę, żeby pokazać wam po prostu wszystko. Tak, tak. Chyba trzeba tak zrobić. Trzeba tak zrobić. Było pięknie, ale już chyba pora się zbierać. No nie, i akurat jak idziemy, to się zaczynają pojawiać światła, bo się robi ciemno. A pewnie teraz będzie najpiękniejszy widok tutaj. No ale to niestety już wam chyba nie pokażemy, bo czas nas goni troszkę, trzeba już lecieć, trochę odpocząć chociaż. No dobra, no trudno, no trzeba iść do domu. Nie podoba mi się to. A ja znowu chodzę z samymi laskami. Wow, Ada, widzisz dach tego domku?
Dach tego domku to jest taka mozaika. Tak, piękne. Fajny widok, nie? Znowu. A, może być. Tak, spowszechniał ci, tak? Spowszednio. Jestem tak zmęczona. No ja też. Ostatnio tak mało śpimy. Przed przylotem spałam 1,5 godziny. Później 4. Później 4,5. No i tak. No, żyjemy jakoś. Nie no, jest bosko i w ogóle tylko, że mam takie worki. Ja też. No i idzie sobie człowiek takim zwykłym, powiedzmy, parkiem. Ładnym parkiem. I co ma tu? A no, panoramy ma całej Barcelony. Pięknie. I tu są takie na przykład ławeczki z widokiem na panoramę, a tam jest jeszcze most taki, my tam idziemy. Te widoki się tu nie kończą, to jest chore. Ile można nagrywać, ile można robić tu zdjęć? No, nieskończoność. Słuchajcie, te wzniesienia tutaj są kolosalne. To jest taka różnica poziomów. My idziemy, tego na kamerze tak nie widać, ale my idziemy tam bardzo, bardzo w dół. Jest strasznie stromo. Skoro stąd widać całą panoramę miasta, to musi być stromo. Tutaj prawdopodobnie mieszkają najlepsi kierowcy na świecie. Tak. Jak tutaj? Ja nie wiem, pod takie góry tego nie widać na kamerze w sumie, że jest tak stromo, ale no... Awaryjne na środku, ręczny zaciągnięty. Jedziemy potem pod górę, startujemy. Ruszanie pod górę zawsze jest straszne, ale pod taką to musi być. Tak, tu masakra. Idziecie sobie taką uliczką piękną, wzorującą. Nie, no taką bazującą na starych budowach. Hipermarketów naokoło. Tak, a to właśnie są ruchome schody. To był jakiś geniusz. Przy takiej starej uliczce, niepozornej. Geniusz leniwiec. Żegnamy naszą koleżankę z Cypru, a my już czekamy na nasze metro. A co pan tutaj tak zagląda przez okienko? No, podgląda tutaj Justynę, he? To... O, papa! Wysiedliśmy na przystanku metra Sagrada Familia i zastanawiamy się... Pod ziemi wyrosła. Tak, ale zastanawiamy się, gdzie jest Sagrada? O, tutaj. Dziocha, pięknie wygląda z tą Sagradą. My planowaliśmy śniadanie w tym parku, ale pan tutaj sobie robi tak, pracę. Pan ma nawet kuchenkę tutaj i z widokiem na Sagradę. Czad, to jest coś po prostu pięknego. No, facet przygotował dla całej rodziny teraz kolacyjkę. Teraz jesteś królową robaków, bo wokół ciebie wszystko lata. Jesteś oświetlona, a. I z takim pięknym widokiem na Sagrada Familia dzisiaj się z wami żegnamy i ja chciałbym podziękować internetowemu kantorowi za to, no bo dzięki nim właściwie tu jesteśmy, także zapraszamy was również do śledzenia internetowego kantoru na Facebooku albo wejścia po prostu na stronę. Właśnie, tam będzie pojawiała się relacja też Ady na Facebooku, także zostawcie tam łapkę, po prostu będzie nam bardzo miło. Jeżeli wam się podoba ta relacja. A my kończymy tutaj odcinek i zapraszamy was do subskrybowania i do kliknięcia dzwoneczka wirtualnego dzwoneczka. Łapki w górę. I widzimy się jak zawsze jutro na kolejnym odcinku naszego życia. Bardzo ładnie. Pa!